Mr. Zimnicki. Wypowiadał się jako prezes Stowarzyszenia o nazwie Zrównoważony Rozwój Biblioteki w Polsce imienia Świętej Królowej Jadwigi. Stowarzyszenie działa od 11 lat i nasze doświadczenia są takie, które przedstawię. Wystąpienie zatytułowałem Geotermia, drugi po węglu na Wierzbie. Podstawowy rocznik energii dla Polski to jest właściwie postulat, który postaram się uzasadnić. Proszę ci. Będę unikał dygresji, bo obradujemy już dosyć długo, także rozumiem, że może być troszkę zmęczony, ale proszę się... Państwa z tyłu mogą zawsze przejść troszkę do przodu. Bardzo zapraszam, żeby troszkę bliżej... Krótko powiem o zasobach energetycznych Polski, o polskich zasobach geotermalnych, bo o geotermii chcę przede wszystkim mówić. Przedstawię w skrócie wielki przykład schematów instalacji geotermalnych. Wspomnę zalety i wady geotermii. Chcę jeszcze następnie powiedzieć o zrównoważonej energetyce. No i dalej o trudnościach w inwestowaniu w geotermię. Analiza tych trudności i na koniec możliwości przezwyciężenia utrudnień. Przepraszam pana, bardzo najmocniej. Bardzo proszę, proszę o spokój. To jest ważna informacja, szczególnie na mojej ziemi katowickiej, tym mojej ziemi katowickiej. Chcę to wysłać w spokoju, coś zrozumieć. Tutaj jest, przedstawiam państwu mapkę, która jest wzięta ze strony Ministerstwa Środowiska. Przedstawia ona nasze polskie zasoby naturalne, zasoby mineralne. Ja nie będę tej mapki omawiał, bo będę się skracał po prostu. W każdym razie Polska jest krajem niezwykle bogatym, bardzo zasobnym bogactwa mineralne. Ogromne bogactwa mineralne. Gdybyśmy z tych bogactw zechcieli korzystać, to naprawdę moglibyśmy być bardzo bogaci. Spośród tych bogactw bardzo ważną rolę odgrywają zasoby energetyczne. Nie o tych zasobach energetycznych będę mówił. Nie będę mówił o geotermii jako o zasobie energetycznym Polski z myślą nie o basenach czy lecznictwie, jak to się u nas potocznie rozumie, ale z myślą o gospodarce. Również o gospodarce żywnościowej, o której była przed chwilą mowa. Otóż, jeśli przejrzymy, jakimi zasobami energetycznymi dysponujemy, no to wiadomo, węgiel, tutaj węgla kamiennego, mówiąc w skrócie, mamy na 1000 lat, gdybyśmy używali tylko jako my i w takiej ilości jak obecnie. Z tym, że proszę zwrócić uwagę, że wydobycie węgla kamiennego maleje. Ja będę unikał dygresji, ale o niektóre sprawy muszę powiedzieć. Zamykane są polskie kopalnie, ale część tych kopalń jest sprzedawana, na przykład Czesi dysponuje jedną z naszych byłych kopalni. Obok jednej z zamykanych u nas kopalń budują kopalnie Niemcy na naszym złożu. Więc myślę, że spójrzmy na to, o czym mówię teraz, jako na sprawę taką, że jeśli nie będziemy wykorzystywać naszych bogactw, to je możemy stracić. Tak jeszcze proszę rozumieć tę wypowiedź, Węgla brunatnego mamy na około 2000 lat, ale ja tutaj nie traktuję węgla brunatnego jako podstawowy nośnik energii. No, jeszcze wspomnę dlaczego. Ropy naftowej mamy niewiele, ale mamy też gaz ziemnego mamy na 1000 lat. Przepraszam, na 100 lat. Z gazem łupkowym może by było trochę więcej oczywiście. Chcę zwrócić uwagę na to, że własnego gazu mamy dosyć dużo. Jest on trzykrotnie tańszy niż gaz kupowany w Rosji. Ten gaz kupowany w Rosji jest dla nas droższy niż na przykład dla Niemców, chociaż jest tam dalej. A spoko, teraz jeszcze te nitki gazociągu, więc to jest sprawa.
No i jeszcze mamy ten gaz łupkowy, o którym dużo mowy było. Ja chciałbym tutaj przestrzec, że ten gaz łupkowy na dzisiaj nie jest nam do niczego potrzebny. Mamy już takie bogactwo energetyczne, że możemy się obyć bez gazu łupkowego. Podejrzewam, że ta sprawa gazu łupkowego, wydawania koncesji zagranicznym podmiotom, to jest właśnie taki sposób przekazywania naszych bogactw innym. Tak to rozumiem, bo tak naprawdę, jak się spojrzy na to, na ten wykaz, to ten na dzisiaj gaz łupkowy nie jest nam potrzebny. Wydobycie gazu, te badania nad wydobyciem są niezwykle uciążliwe dla mieszkańców, dla środowiska. Także ja bym poczekał na lepsze technologie z tym gazem łupkowym. Nie mówię, że on jest wartościowy, broń Boże. To jest bogactwo, które zostawmy na później, jeśli go nie stracimy. No i oczywiście to były zasoby kopalne. Jeszcze zasoby odnawialne. Tutaj wybija się ta geotermia, zasoby geotermalne. Jak wynika, znaczy te badania tych zasobów węgla kamiennego, ropy, gazu, również zasoby geotermalne, są określane na podstawie, głównie na podstawie wykonanych wierceń. W Polsce od lat 50. do 80. wykonano 37 tysięcy wierceń, z tego prawie 7 tysięcy wierceń głębokich. Na tej podstawie dosyć dokładnie można określić, co mają. I jeśli chodzi o zasoby geotermalne, czyli energię zawartą w wodach do głębokości 3 km pod poziomem terenu, to ta ilość energii zawarta w wodach 150 razy przekracza nasze całkowite zapotrzebowanie na energię. To jest do 3 km. W tej chwili my myślimy o tym, żeby wierczenia robić przynajmniej do 4 km. Czyli te zasoby są większe. A technologie w tej chwili wierceń się tak rozwinęły, że nie ma problemu z sięganiem w głąb na 6-7 km. I wtedy już nie szukamy wody, tylko wykorzystujemy gorące skały do ogrzewania wody, którą wprowadzamy. Czyli możemy korzystać jeszcze z energii gorących skał. I tej energii jest znacznie więcej niż 150 razy więcej niż potrzebujemy. Proszę sobie to wyobrazić i przeliczyć. Dlaczego tego nie robimy? Postaram się o tym powiedzieć. To jest skrotność. Z tym, że proszę rozumieć to w ten sposób, że to są zasoby, które są w tej chwili w ziemi. Tak? Jeśli my będziemy czerpać, to nie ma pewności, jak szybko będą się odtwarzać. No więc nie chodzi o to, żeby od razu 150 w ciągu roku zwiększyć zapotrzebowanie energii 150 kroków. Tak? To trzeba robić spokojnie, ale jest to taka ilość energii, że nie można tego pozostawić bez użytku. Także dziękuję za pytanie. Oprócz tego oczywiście jeszcze jest biomasa, energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna. Z tym, że mój postulat, moje tutaj argumenty przedstawiają w ten sposób, że dla gospodarki to nośnikami energii powinny być węgiel kamienny, uważam, oczywiście powiem, i właśnie geotermia, dlatego że to są tak ogromne zasoby. Tak? To musimy po prostu wykorzystać. Jeśli chodzi o te biomasę, energię słoneczną, energię wiatru, energię wody, oczywiście tak, to się ma rozwijać, ma to stanowić uzupełnienie, ma to być zysk dla poszczególnych obywateli również, jako działalność prosumencka, ale nie jako podstawowa dla gospodarki. Mówię o tym dlatego, że program naszej rozwoju polskiej energetyki przewiduje między innymi rozwój energetyki wiatrowej jako podstawowy czynnik energetyki. To oczywiście jest coś zupełnie niedopuszczalnego. Idę dalej. Tutaj króciutko tylko takie współczynniki w literaturze się przedstawia.
bezpieczeństwo energetyczne kraju, wskaźniki samowystarczalności energetycznej. No więc to jest ten stosunek użycia energii do tej energii, jaką dysponujemy. No więc jak będziemy podjęli tą poprzednią tabelę, no to u nas nie ma żadnego problemu, nie powinno być żadnego problemu z bezpieczeństwem, samowystarczalnością. Przeciwnie, powinniśmy eksportować energię, żeby się bogacić i żeby mieć te miejsca pracy. Natomiast rozwój wygląda w ten sposób polskiej energetyki, że nasze surowce są czerpane w coraz mniejszym stopniu, nasze bezpieczeństwo energetyczne maleje i maleje samowystarczalność energetyczna Polski. Maleje, no w tej chwili już jest poniżej 50%. Znaczy, że ponad 50% energii mamy z obcych surowców i czy gaz, ropa. I nawet, chociaż mamy tyle węgla, nawet węgiel już importujemy. Tak? Tu jeszcze trzeba by może wspomnieć o suwerenności energetycznej. Rozumiałbym to jako produkcję, jako przetwarzanie energii przez polskie podmioty. Bo jeśli tą energię dostarczają nam obcy twórcy, właściciele obcych instytucji energetycznych, no to jak ją mamy pewność, że oni będą lojalni wobec nas? Tak? No więc tutaj się pojawiają takie, ja może nie będę przedłużał, więc, ale właśnie tutaj jest tak. Suwerenność energetyczna, baza surowcowa to jest ogromna. No pozostałe rzeczy do to są. No ale gwarancja popytu takiego, to jak można zagwarantować popyt, że będzie na energię elektryczną? Pytania na końcu. Za chwilę. Teraz troszkę o tej geotermii. Co to jest za energia, skąd ona się bierze? Otóż Ziemia, nasza planeta, to jest właściwie reaktor jądrowy. Tam, przepraszam. Tam wewnątrz naszego globu mamy jądro, to jest magma, temperatura 4000-6000 stopni. Tam zachodzą reakcje jądrowe, rozpadu ciężkich jądr. Takie mniej więcej reakcje jak w tych elektrowniach, które są budowane przez ludzi. Czyli chcąc wykorzystywać geotermię, to chcemy wykorzystywać w rzeczywistości energię jądrową, ale naturalną, z reaktora, który dla nas jest bardzo bezpieczny, reaktor bardzo duży, którym jest nasza planeta, Ziemia. Ta energia z jądra, ona przenika do skorupy ziemskiej. Częściowo oczywiście ta temperatura na powierzchni Ziemi wynika też z nasolecznienia, ale główna, tutaj jeśli chodzi o geotermię, to głównie chodzi o tą energię jądrową, zewnętrzna Ziemia. Mamy tutaj temperaturę, jeśli sięgamy w związku z tym głąb Ziemi, to im głębiej sięgamy, tym wyższa temperatura, zgodnie z tym, co tutaj słuchacie. Taki gradient, średni gradient temperaturowy to jest około 30 stopni Celsjusza na kilogram. Średnio biorąc. No i teraz geotermia, czyli wykorzystanie energii wód podziemnych. Tutaj jest taki przekrój geologiczny polski w kierunku równoleżnikowym. Mamy tutaj warstwy z różnych okresów geologicznych, z ery mezozoicznej, paleozoicznej. Nas interesuje głównie, jeśli chodzi o te głębokości, z których na początku chcemy korzystać, od 2 do 4 km, czyli nas interesuje przede wszystkim tutaj w tym pasie centralnym Polski, Kreda, Jura, Triad. Mamy tutaj ogromne zapasy wody. Tak się mówi, że to są mniej więcej taka ilość, bo 2 razy większa niż wody Bałtyku, niż pojemność wody Bałtyku.
Tutaj na dygresję, jedną dygresję muszę się zdecydować, mianowicie chcę powiedzieć, że Polska należy do krajów o bardzo małym, bardzo małej dostępności wody. Znaczy, że wody, jeśli będziemy się rozwijać, tej wody będzie nam brakować. I te zapasy wody, które tutaj są, to są zapasy na 100 lat. Jeśli będziemy chcieli rozwijać rolnictwo, w ogóle działalność gospodarczą, to woda będzie niezbędna. I właściwie dostępność do energii, do wody w przyszłości, niedalekiej już, będzie decydować o możliwości rozwoju gospodarczego. I teraz takie pomysły jak zatłaczanie odpadów do tych wód, jakie ma Unia Europejska, na szczęście to się przesuwa w czasie trochę, to jest po prostu zdrowie z punktu widzenia naszego i naszych przyszłych pokoleń. Po prostu nie można dopuścić do tego, żeby te wody podziemne, stanowiące zapas wody dla nas i dla przyszłych pokoleń, żeby one zostały zanieczyszczone, zniszczone. Przepraszam bardzo, to ostatnie zdanie jest bardzo ważne. Niech pan powtórzy, bo słabo to słychać. Ostatnie myśl niech pan Tak, rzeczywiście ta myśl jest niezwykle ważna. Chodzi tutaj o to, że chcąc wykorzystywać geotermię, zapasy energii geotermalnej, korzystamy z energii zawartej w wodach. Przy okazji mówię, że te wody podziemne, ogromne ilości wód podziemnych, jakie znajdują się pod terenem Polski, to jest dla nas stuletni zapas wody. Dla naszej gospodarki, dla nas i dla naszych przyszłych pokoleń. I nie można dopuścić do tego, żeby tam do tych wód, do tego życiodajnego zapasu zbiornika zatłaczać jakiekolwiek odpady. Nie można, a mamy w tej chwili ustawę, prawo geologiczne i górnicze, która przewiduje, która została po to wprowadzona, zmodyfikowana, znowelizowana, żeby można było tam zatłaczać zanieczyszczonych dwutlenek węgla z elektrowni, czyli coś, jakiś odpad, prawda? Zanieczyszczenie. Jeśli wydajemy koncesję obcym podmiotom na użytkowanie tego, co jest pod naszą ziemią, to między innymi również na to, wyrażamy zgodę na to, żeby oni tam zatłaczali coś tam. A czy będziemy mieli szansę kontrolować, co tam będzie zatłaczane? Zresztą to nie chodzi tylko o podmioty zagraniczne, o nasze też. Czyli ta woda, która jest tutaj, woda podziemna, szczególnie na Niżu Polskim, ale to właściwie dotyczy całego obszaru Polski. To jest coś, co musi pozostać jako nasz wielki majątek. Ale ja wracam do geotermii, bardzo chętnie potem, jak będą Państwo mieli siłę, bo ja będę miał siłę, bardzo chętnie będę dyskutował. Nie pan to było. Tutaj schemat, w jaki sposób czerpiemy tą wodę, no bo polega, wykorzystanie tej energii polega na tym, że robimy ujęcie tych wód, czyli odwiek, czerpiemy tą wodę, wprowadzamy do wymiennika ciepła. To jest tutaj tak schematycznie zaznaczony. Tutaj jest to ujęcie wody, wymiennik ciepła. No i teraz nasz postulat jest tak, żeby budować elektrociepłownię geotermalną. Czyli nie tylko ciepłownię, nie tylko takie małe instalacje jak do tej pory są w Polsce, ale większe i elektrociepłownię. To będzie się na pewno opłacało, dlatego że ze zbytem energii elektrycznej nie ma problemu i nie jest to odbiór sezonowy. Natomiast jeśli to jest, mamy ciepłownię tylko, to na ciepło jest zapotrzebowanie, na inny razie jest tylko zimno. Ale my chcemy, żeby to ciepło wykorzystywać również latem. Na przykład do ogrzewania szklarni, do suszarni, do przetwórstwa spożywczego i innej produkcji. Nie do basenu. Baseny na końcu. Dla już takiej schłodzonej wody. Jak najbardziej. Baseny leśnictwo tak. Ale przede wszystkim gospodarka. Przede wszystkim tą energię wykorzystywać zimą do ogrzewania powietrza, a latem do produkcji. A może i zimą i latem do produkcji. To
wszystko zależy od tego, na jaką instalację się zdecydujemy. W każdym razie proszę traktować moją wypowiedź jako zapewnienie energii dla gospodarki. Nie dla basenów rekreacyjnych, tylko dla gospodarki. Dlatego mówię o elektrociepłowniach, bo takie możliwości są. Można. Może króciutko ten schemat omówię jeszcze. Tutaj mamy ten obieg energetyczny, czyli ogrzewamy ciepłem wody, tej gorącej wody czerpanej z podziemi. Ogrzewamy wodę tutaj energetyczną. Ta woda po odparowaniu napędza turbiny. Tu jest turbogenerator, prawda? I generator wytwarza turbiny i generator wytwarza energię elektryczną. I teraz tutaj, żeby to pracowało, to po napędzeniu tych łopatek turbiny trzeba ten czynnik energetyczny schłodzić po to, żeby go potem odparować znowu. Czyli to jest tak, jak to jest w konwencjonalnej elektrociepłowni. A to nie jest nic nowego. Energetyków w Polsce jeszcze mamy. Na razie te technologie są doskonale opracowane i tu można stosować technologię polską, co też ma znaczenie. Sładza się ten czynnik roboczy, ten obieg energetyczny i w ten sposób powstaje obieg ciepłowniczy, czyli to ciepło uzyskane z chłodzenia wykorzystujemy do, jako czynnik ciepłowniczy, ogrzewamy. Czy to powierzchnię, czy tak jak mówiłem, szklanki, suszarki. W naszych instalacjach, które do tej pory są, nie ma tego dodatkowego obiegu. Także energia elektryczna nie jest wytwarzana. Mamy tylko jeden obieg ciepła, który to jest jakby połączyć z tym, który jest tylko obiegiem ciepłowniczym. No, przy okazji, po wychłodzeniu tej wody ciepłowniczej, można jeszcze wykorzystywać ją do właśnie rekreacji, do ogrzewania basenów, czy do lecznictwa. Takie możliwości jeszcze są. Ja nie protestuję przeciwko temu, tylko chcę tutaj przedstawić możliwość wytwarzania energii dla celów gospodarczych. Tutaj jest schemat w głąb ziemi. To jest schemat właśnie pochodzący z projektu profesora Sokołowskiego. Julian Sokołowski to jest ojciec polskiej geotermii. On właściwie taki pionier geotermii nawet na świecie. Czyli mamy tutaj dwa odwierty. Jeden roboczy, drugi zapłaczający. One nie muszą być pionowe, bo one mają kopię mówione, także ilość terenu, którą tutaj musimy dysponować, nie jest tak duża. Tutaj odległość powinna być około 1,5 km, żeby nie wpływały te wody po schłodzeniu na to, co czerpiemy. No i tutaj przekrój geologiczny, tutaj to jest na Łodzi. Ten projekt oczywiście nie został wykorzystany, ale już tego nie będę obawiał. Pan całą Łódź chciał grzać tym... Tutaj chcę przedstawić, jak tutaj jest ogromna ilość możliwości, które chcę wykorzystywać. Tutaj myśl była taka, profesora Sokołowskiego, żeby wybudować takich instalacji 5 dla Łodzi i one miałyby zasilać elektrociepłownię. Czyli to nie jest likwidowanie węgla, tylko zmniejszanie ilości węgla użytego poprzez czerpanie energii z wody. Jak to ekonomicznie do węgla się odnosi ceny wyprodukowania energii? To było obliczane? Tak, oczywiście tak. No, nie wychodzi to źle. Chociaż energia z węgla jest tania. To jest porównywalne. Tutaj miała być temperatura na głębokości 4200 metrów, czyli sięgamy do dolnego triasu, około 120 stopni. To jest temperatura, która już wystarcza do wytwarzania energii elektrycznej, jeśli chcieli budować. Czyli ja chcę zwrócić tutaj uwagę Państwa na taką rzecz, że jest tutaj ogromna ilość możliwości. Po pierwsze, możemy budować takie instalacje, jakby samodzielne, w których ta gorąca woda wykorzystywana jest do produkcji energii
energii elektrycznej, ciepła, prawda? Ale jest też taka możliwość, że ta woda gorąca może zasilać konwencjonalne elektrociepłowiec, to też będzie dla nas korzystne. No, co na surowca, poza tym uzyskujemy jakąś niezależność gospodarcza, ale najlepiej jakbyśmy mieli te instalacje pracujące samodzielnie, wtedy mamy niezależność energetyczną. Teraz tak. Koszty amortyzacji, które są duże. Ale o tym też wspomnę. Bo to w cenie, w rachunku ekonomicznym ma znaczenie, bo kto sobie pozwoli na wiatr, który kosztuje z tej chwili 30 lat. No to głębokie. Czy dwa otwory, tak? Bo trzeba by dublet zrobić, no to koło 30. Ale to za chwileczkę, tak? Ja może spróbuję przedstawić zagadnienie, a potem będziemy razem do tej zagadnienia. Teraz co z tej, w jaki sposób można wykorzystywać tą energię gorącej wody? Jeśli temperatura wody przekracza, no w tej chwili dochodzimy już do 90 stopni. Jeśli przekracza 90 stopni, to można wytwarzać energię, można wykorzystać to do przetwarzania tej energii na energię elektryczną. I to jest właśnie ten powód. Tutaj albo mamy temperaturę powyżej 120 stopni i tym czynnikiem roboczym to jest woda, albo mamy temperaturę o niższej temperaturze, rzędu 90 stopni i wtedy ten czynnik roboczy jest niskochłonny. Albo jest też taka możliwość, że tym czynnikiem roboczym jest roztwór amoniaku. Ten amoniak odparowuje, absorbuje się średnio i w ten sposób uzyskujemy możliwość uzyskiwania energii elektrycznej. Teraz jeśli temperatura jest niższa, czyli po częściowym schłodzeniu, po wytworzeniu tej energii elektrycznej, można by wykorzystać to albo do produkcji, albo do ogrzewania pomieszczeń, ciepłownicy. Tutaj są przykłady różnych gałęzi produkcji. Można, no i tutaj wpisują się w to propozycje dotyczące rolnictwa, produkcji roślinnej i hodowli ludzi. Więc na to chcę zwrócić Państwa uwagę. Teraz mapy zasobów. Tu jest mapa Europy. Polska właściwie należy do takich wyjątkowych krajów, gdzie prawie na całej powierzchni terenu Polski można to geotermię wykorzystywać. Są to zasoby średniotermiczne, czyli nie, ta temperatura wzgórzu, która jest nie jest najwyższa, ale zaletą naszych pokładów jest możliwość skraju dużej wydajności. Także jest to niezwykle korzystna sytuacja. Tutaj jest takie mapki właśnie uzyskiwane na podstawie odwiertów, które były wykonywane. Można znaleźć w internecie. Jeśli wrzucimy hasło Atlas zasobów geotermalnych okresu mezozoicznego czy paleozoicznego, to takie mapki, taki cały materiał, bardzo obszerny materiał się pojawi i bardzo zachęcam, żeby sięgać do niego, bo tam jest naprawdę kopalnia wiedzy w stosunku do geotermii i nie tylko geotermii. Tutaj mamy temperatury na głębokości 3000 metrów. No, od 70 do 20 stopni. I silniejsze zabawienie tym wyższa temperatura. To jest taka mapka z 3000 metrów głębokości, tutaj mamy 4000 metrów. Tutaj jest temperatura 40 stopni, gdzie nie gdzie. Także właściwie cały obszar jest tutaj zabarwiony. Można z tego korzystać. Spacerów gospodarczych. Tutaj mam mapki
które może lepiej opiszę do wykorzystania. One pochodzą z takiej publikacji. W ogóle te informacje, które mam, to głównie uzyskałem w oparciu o materiały właśnie pana profesora Juliana Sypolskiego, który już nie żyje, oraz profesora Zimbidego, Jacka Zimbidego i profesora Ryszarda Kozłowskiego, który jest akademik, który kolega tutaj przywiózł. Te publikacje można by kupić, ta kosztuje 100 zł. Tu jest taka bardziej inna, akurata za 20 zł. Tutaj profesor Zimny dysponuje, on te dane przetworzy na program cyfrowy, pozwalający określić, gdzie, w jakim miejscu, jakich temperatur wody możemy się spodziewać, na jakiej głębokości. Czyli tutaj mamy mapkę dla 3000 metrów z tej publikacji i jeszcze taką mapkę, tutaj przedstawiam Państwu z głębokości 4000 metrów. Tutaj jak widać, temperatura to przekracza 140 stopni. Jest ta skala. Zalew. No więc zasoby geotermalne są odnawialne, czyli praktycznie niewyczerpane. W takiej perspektywie czasu, jaką my to chcemy. Dają energię w sposób praktycznie bezemisyjny, ekologiczny. Wielką zaletą jest to, że są to zasoby miejscowe i oszczędzamy na przesyle. Nie ma strat przesyłowych. Bo na tym powinny to być, jeśli są miejscowe, to powinny być nasze te zasoby. Tak bym je traktował. Miejscowe nasze. Na mojej działce moje. No właśnie, czy na mojej działce moje, czy nasze? To jest właśnie ten problem, o którym też chcę wspomnieć. Trzeba uważać z tymi że Polska za Polaków. No to już, to Sejm już nie zajmował. No i jeszcze dalej spełniają wymogi bezpieczeństwa energetycznego, prawda? Bo nawet gdyby jakiś tam sabotaż, czy atak terrorystyczny, czy odcięcie gazociągu jakiegoś tam, jakiś, to my mamy swoją energię i mamy szansę. Nawet jak gdzieś tutaj u nas ktoś chce zniszczyć, to obok powinna być podobna elektrociepłownia, czy w innej gminie, czy której możemy zawsze korzystać. Wydobycie jest bardzo tanie, czyli uzyskiwana ta energia jest przy niskich kosztach wydobycia. Koszt inwestycyjny, tutaj właśnie, jak wspominałem, jest dosyć wysoki, bo na przykład, ja o tych kosztach może za chwilkę powiem coś więcej, ale nie za dużo. Z tym, że w tej chwili rysuje się taka sytuacja, że można korzystać z tych pieniędzy strukturalnych, tak zwanych unijnych. Może w tej chwili w tych programach wykorzystania pieniędzy pojawiła się geotermia i nawet tam nieśmiało pojawia się możliwość uzyskiwania energii elektrycznej z wód termalnych pod ziemią. Ale tutaj odpowiednia polityka państwa powinna zapewnić tą możliwość pomóc, prawda? Czyli jeśli mamy tutaj dopłatę, to znaczy w tej chwili ta dopłata do geotermii jest rzędu 80%, minimum 80%, bo może uzyskać większość, jak się wiąże. Czyli obejmuje to również koszty odwiedzania. Znaczy ktoś zrealizował taki program? No w tej chwili są przygotowane. Jeśli chodzi o okres nowy. No bo tak? Z tego co wiem, to elektrownie są bardzo powody geotermalne. Wiem, że te sprawy profesor Ryszard Kozłowski spotkania z nimi organizowałem. Nie do końca to... Nie, projekty są. No tak, projekty są gotowe. Teraz jest to wszystko jest na etapie uzyskiwania środków. Tak? Także jesteśmy coraz bliżej tego. Projekty dotyczące elektrociepłowni. Są gotowe projekty. Jest szansa, że to zostanie zrealizowane? Jeśli tylko będzie odpowiednia polityka państwa, to jest to pewne. Na razie są etaty tylko. Może pójdę dalej, tak? Bo tu są koszty.
W tych kosztach była przed chwilą mowa. To jest wykres też ze strony Ministerstwa Środowiska. Czyli nie jest to jakiś tam wyszony przeze mnie. Z tym, że tutaj na przykład jest tak, dla odwiertu na głębokość 2000 metrów ten koszt odwiertu powinien być około 5 milionów złotych. Może podobną cenę byśmy uzyskali, gdybyśmy korzystali ze światowych możliwości. Natomiast jeśli chodzi o nasze polskie warunki, to na przykład w Podbielnicach taki odwiert na właśnie 2000 metrów kosztował 10 milionów złotych, czyli dwa razy więcej. Polega to na tym, że w tej chwili w Polsce te ceny są dwa razy wyższe albo jeszcze wyższe niż być powinny. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że są dopłaty. Jak wiadomo, że są dopłaty, to wiadomo, że można pociągnąć, prawda? Tam, gdzie się pojawiają pieniądze strukturalne, to natomiast koszty rosną. Zresztą to zjawisko mamy w autostradach, w stadionach i tak dalej. To nie jest nic nowego. No tutaj przykłady, suszarnie, szklarnie, przetwórstwo spożywcze, bo akurat na to bym zwracał uwagę szczególnie, dlatego że ta energia cieplna, ona może być wykorzystywana w pobliżu instalacji. No, ona nie może być transportowana na dużą odległość, bo to się nie opłaca. I dlatego, jeśli budujemy taką instalację w małej miejscowości, bo naszym zdaniem w każdej gminie może być taka instalacja, to wtedy nie ma odbiorców ciepła w postaci aglomeracji mieszkaniowej, jakiejś tam gęstej zabudowy mieszkaniowej, prawda? No bo na wsi nie ma takiej gęstej zabudowy. Teraz gdybyśmy wykorzystali to do przetwórstwa spożywczego, to wszędzie można by z tego korzystać. Można też oczywiście myśleć o inwestycji jakiejś tam poza miastem, jak najbardziej, ale szczególnie to zwracam uwagę na produkcję spożywczą, bo chyba na tym wszystkim nam bardzo zależy. Chcę jeszcze wprowadzić temat zrównoważonej energetyki. Znaczy, co rozumiem pod pojęciem energetyki zrównoważonej? Czyli też taka, która nie obniża zasobności społeczeństwa, ale ją pomnaża. Dlatego, że zrównoważony rozwój, ogólnie biorąc, jest możliwy wtedy i właściwie jest po to wprowadzany, żeby ludzie się bogacili, bogaciła się zasobność mieszkańców. Bo bez tego nie ma żadnej ochrony środowiska. Ludzie muszą żyć w godnych warunkach, żeby myśleć o swoim środowisku. I mogą martwić się o to, że będą głodne dzieci, prawda? Czy że sam będę głodny. Muszą żyć w jakichś warunkach odpowiednich. Więc ta zrównoważona energetyka musi pomnażać zasobność społeczeństwa, a nie obniżać. Dalej, nie powinna wyczerpywać zasobów naturalnych, które posiadamy, przynajmniej w nadmiernym stopniu. To trzeba by zostawić dla przyszłych pokoleń. Zrównoważony. No i nie powinna powodować istotnego pogorszenia środowiska naturalnego. Tak rozumiemy energetykę zrównoważoną. Zrobiłem sobie takie obliczenia, wprowadziłem te postulaty dotyczące energetyki zrównoważonej, sprawdziłem, to jest moje subiektywne, ocena, w jakim stopniu ta energia z węgla kamiennego, brunatnego, z gazu, energia jądrowa, czy energetyka odnawialna, w jakim stopniu zapewnia to zrównoważenie, w jakim stopniu można ją uznać za zrównoważoną. Zrobiłem to w takim postaci takiej punktacji. No i może przedstawię wynik. Jest taki, chyba można było się spodziewać, że no, węgiel kamienny oczywiście jest jak najbardziej. Musi być zalecany. Węgiel brunatny, no tu niestety są pewne problemy. Może teraz bym powiedział jakie. Otóż będę jeszcze o tym mówił. Program Polskiej Energetyki przewiduje budowę odkrywki węgla brunatnego. Takie próby uruchomienia takiej odkrywki były już pod Poznaniem, pod Łodzią, w Kuźnie.
One zawsze spotykają się z protestami mieszkańców. Tam Roguśnie poznał tą sprawę, bo tam jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy w protestach. Tam, żeby tą odkrywkę zrobić, to trzeba by było 1/3 gminy wysiedlić, wyrzucić z ich państwowizny kilka tysięcy rodzin. Tak? No i sąsiednie gminy, a poza tym pas wpływu, wpływ tej odkrywki, takie jak Bełchatowska na przykład, czyli lej jakiś tam, gdzie woda by stała się niedostępna, prawda, sięgałby tam co najmniej 50 km prądu. Czyli to jest rzecz, no więc dlatego ten węgiel brunatny tutaj traktuję trochę po macoszemu, nie trochę, po macoszemu. Dalej, tym bardziej, że są, pojawiają się nowe technologie pozwalające na wykorzystanie tego węgla brunatnego bez odkrywki, zgazowania w złożu i wykorzystanie tego węgla, albo wykorzystanie tego węgla bez odkrywki, nie na spalanie, ale na przykład na cele nawozowe czy przetwórstwo. To jaki procent czyli wartości węgla brunatnego, wartości, prawda, jeżeli go wrzucimy do pieca, energetyczna, w finansach, czy opłaca się go w ogóle spalać? Czyli lepiej go, tak właśnie, tematyka nawozowa, tak? Tak, energia z węglatowa jest chwilę tańsza. Niestety. No nie wiadomo, czy najtańsza, bo jeszcze dużo tego trzeba spalić przecież, żeby się nagrzało. No tak, ale jest na miejscu. Nie. To jest oddzielny problem. Jeśli to jest oddzielna dyskusja. W każdym razie energia z węglatowa nie jest droga. Ale te sprawy, o których mówiłem, eliminują moim zdaniem węgiel. Czyli woda, tak? Tak. Proces, że znaczy, wypływają się wody, tak? Właśnie myślą o mieszkańcach. Trzeba wręcz jeszcze raz tak. Myślą o mieszkańcach. Przecież to ma być dla nas, tak? Bo ja rozumiem, że my nie myślimy w ten sposób, że jak to nie jest koło mnie, to jest w porządku. No, oczywiście. Myślę, że trochę inaczej. To wszystko powinno być dla ludzi. No i tutaj wybijają się węgiel kamienny i geotermia oczywiście. Starałem się to zrobić w miarę obiektywnie. Tutaj inny przykład jeszcze. Panie doktorze, jakby można było jeszcze spytać z poprzedniego wykresu, dlaczego wyżej pan stawia węgiel kamienny od gazu? Myślę, że... Ja tutaj brałem pod uwagę, że gaz jest rosyjski. On jest drogi. On jest drogi, my za to płacimy, a my na tym tracimy. Tracimy. Nasza produkcja nie jest konkurencyjna, bo Niemcy mają ten gaz tańszy. To się do mnie opłaca. Ceny kilowata nie można porównać węgla z gazu i tam gematy. Nie, no są takie problemy, są takie to były, oczywiście. Tutaj taka efekt takiej pracy dyplomowej, którą kierowałem. To dotyczy produkcji, czy uzyskiwania energii elektrycznej. I to jest taka struktura odnawialnych źródeł energii dla województwa łódzkiego. No i województw było podobne. To dotyczy tylko energii elektrycznej i prawie ta struktura wskazuje, że optymalne by było, gdyby właśnie z geotermii prawie połowę tej energii czerpać. A gdybyśmy wzięli pod uwagę jeszcze korzyści z energii cieplnej, jaką uzyskujemy tutaj, w tej geotermii, to ta różnica, ta korzyść dla geotermii byłaby jeszcze znacznie większa. Dlaczego nie inwestuje się w tym? Potencjał źródeł geotermalnych jest nieporównywalny większy niż tych wszystkich innych źródeł odnawialnych, elektrowni wiatrowych, fotowoltaiki, biomasy, wody, razem się. No, ja to przedstawiałem, to jest dobre. Jeśli ludność jest informowana o takich możliwościach, to zawsze jest bardzo zainteresowana budową takiej instalacji. Musimy, nie gdzieś tam, musimy. No bo geotermia to tak, produkcja energii elektrycznej, czy właściwie to jest produkcja dokładnie, to jest tylko uzyskiwanie tej energii, prawda? Bo my energii nie produkujemy, tylko przetwarzamy. Tak trzeba by to mówić. Czyli mamy, uzyskujemy energię elektryczną, cieplną i teraz w zależności od tego, jaką politykę zastosujemy,
energia może być tańsza niż ta, którą w tej chwili dysponujemy. Jest to też możliwość uzyskiwania tej energii dla produkcji, dla rozwijania produkcji przemysłowej, dla basenów termalnych Będzicowskich. W efekcie to jest wzrost zamożności mieszkańców, taka możliwość jest. Większe wpływy z podatków dla samorządów, pieniądze na inwestycje następne, no i czyste powietrze, zdrowie, ochrona środowiska, rekreacja. No to teraz dlaczego? No więc ja nie biorę pod uwagę tych postulatów żadnych. Oczywiście trzeba też wiadomo, że działają lobbyści różni, prawda? Na pewno sprawą uruchomienia u nas tego programu dla energetyki geotermalnej tym nie są zainteresowani ani Niemcy, ani Francuzi, ani Rosjanie, prawda? No, można powiedzieć, że nikt nie jest tym zainteresowany naokoło, chociaż tam się buduje. Niemcy bardzo, bardzo ostro. Ale co dotąd nasze programy rozwoju energetyki przewidują? A więc przewiduje, teraz się wycofują. Ten rząd, który odpuszczał, na to się wycofywał. Ale mowa była o elektrowniach jądrowych. Oczywiście to jest bez sensu. Ja nie będę tego uzasadniał, zwłaszcza z tego potencjału. To jest po prostu, to jest coś szkodliwego. My na tym tylko będziemy tracić. Przewiduje się jako jeden z podstawowych czynników rozwój energii wiatrowej. Czyli tak, jeśli chodzi o energię jądrową, tam, gdzie ustalono lokalizację, natychmiast są protesty mieszkańców. Tam, gdzie pojawiają się wiatraki, pojawiają się protesty mieszkańców. Mieszkańcy tracą. Po prostu tracą. Początkowo o tym nie wiedzą często, chociaż teraz już są mieszkańcy coraz bardziej uświadamiani. Ale do tej pory było tak, że nie wiedzieli, że to jest szkodliwe, bo tam inwestorzy przychodzili, czy władze samorządowe bajali im, jakie to będzie wspaniałe. A potem się okazuje, jak to jest naprawdę. I są protesty. Przewiduje się odkrywkę węgla brunatnego. No to spójrz. Protest mieszkańców. Przewiduje się zamykanie kopalń węgla kamiennego. Znowuż protesty. Te wszystkie protesty są słuszne. Słuszne. Ale jeśli mieszkańcy jakiejś okolicy protestują przeciwko czemuś, to my musimy to brać pod uwagę jako coś bardzo poważnego. I sprawę może i podstawową. No? Z jakiej racji my tak mamy robić coś, czego mieszkańcy nie chcą? To trzeba by jakoś uzasadnić i zrekompensować tym mieszkańcom, żeby oni nie tracili. No tak, myślę, że tak powiedział syn. No ale jak pojedziemy dalej, w innych dziedzinach, jakie mamy osiągnięcia, no to już wiadomo, straciliśmy 3 miliony najbardziej żywotnych mieszkańców, najbardziej twórczych, energicznych mieszkańców, a jak policzymy dzieci, które mają za granicą, to jest 5 milionów. Nie mamy wojska, nie mamy banków swoich, nie mamy suwerenności finansową, gospodarczą, nie mamy przemysłu. Stoimy przed zapaścią demograficzną, finansową. Właśnie nic już nie produkujemy, nawet żywności własnej, nie mamy. Żywią nas obcy, jakimiś odpadami, o czym mówiliśmy przed chwilą. Szkoły likwidowane, urzędy i tak dalej. To są straty porównywane ze stratami wojennymi. Ja nie chcę się rozwijać, ale na pytanie, czy w takim razie jest wojna, czy nie, to bo takie pytanie zadaję często. To oczywiście jest takie kolejne pytanie, z kim wojna, jaka wojna? Tutaj wspomnę, to też jest dostępne, wydaje się, teorię wojny. Tutaj jest taka publikacja, właśnie z internetu, że 2500 lat chińskiego generała. A na pewno teoria wojny się rozwinęła przez te 2500 lat. A on już wtedy pisał tak, że wprowadzanie własnych wojsk na obcy teren to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Bardzo niebezpieczna. Trzeba to bardzo dobrze przygotować, tak żeby nie chciało się tam tym nieprzyjaciołom bronić. A największy sukces wojenny jest wtedy, kiedy uzyskujemy, jak chcieliśmy, bez prowadzenia wojska.
się dziękuję. No więc ja nie będę się dyskutował, czy jest wojna, czy nie, ale straty są jak pojemne. I teraz trzeba by się zastanowić, z kim ta wojna, no to kto z tego ma korzyści? Kto czerpie korzyści z tego naszego upadku? Wtedy będzie wiedzieć, z kim jest wojna. No niestety pada na Unię Europejską. Niemcy, no, oni mają z tego największe korzyści. Trzeba stawiać warunki. No więc co z tego wynika? Bo jeśli nazwiemy tą wojnę, tak jak w teoriach różnych się pojawia, jako wojnę informacyjną, no to znaczy, że ta informacja odgrywa zasadniczą rolę. Proszę zauważyć. My nie mamy już własnej prasy lokalnej, już wszystko jest niemieckie. A jeszcze to, co jest podawane w tych niemieckich informatorach na polsku, jest bardzo dobrze współgra tym, co mówią nam publiczne przekazy. No? Czyli one też są publiczne. Nie miejmy złudzeń. Niemiecki informator nie będzie nas informował w naszym interesie. On informuje w swoim interesie. Więc moim zdaniem, jeśli szczerze była taka wypowiedź z kręgów nowego rządu, że mediami nie będziemy się zajmować, no to to coś nie da. Kłamali. To coś nie da. Się zajmują. Poza tym trzeba też uruchomić jakieś mechanizmy, usunąć mechanizmy utrwalania tego, co jest w tej chwili, na tej sytuacji. Myślę tutaj przede wszystkim o naszej Służby Sprawiedliwości, naszych sądach, trybunałach. No, bo one utrwalają. Przecież właściwie to, że ten stan pozostał, taki jak jest dzisiaj, to opierało się to na zeznaniach agentów bezpieczeństwa, oficerów SB. Tak? W tych kluczowych momentach, kiedy wybielało się tam WSL, Kwaśniewskiego i tak innych, to były zeznania oficerów wywiadu. No ale najważniejsza sprawa to jakoś poprawić do aktywności społecznej. No to wszystko musi być wymuszone przez społeczeństwo. Sejm owszem może stawić postulaty, zachęcać właśnie w takim znaczeniu, żeby uruchamiać aktywność mieszkańców, żeby oni wymagali, żeby czuli się u siebie, czuli się gospodarzami. No i podsumowanie dałem też w postaci tych postulatów. Nie? Znaczy tak. Nie piszę tutaj w tych postulatach o tych sprawach ogólnych, o których właściwie miałem nie mówić, bo ja mówię o energetyce, prawda? To sprawa informacji, czy sprawa kontroli wyborów, kontroli władzy, czy sprawa aktywności społecznej, to jakby nie wchodzi w zakres tego tematu, który poruszałem. Ale wiadomo, że bez tego nic się nie zrobi. A więc biorąc pod uwagę wielkość naszych radziwych zasobów energetycznych, uważam, że podstawowymi nośnikami powinny być energia, powinny być dla Polski. Polski węgiel kamienny, przewody podziemne, wody geotermalne. Ze względu na ten ogromny potencjał energetyczny, tam jest zawarte. Poza tym złoża bogactw mineralnych powinny znów w naszej konstytucji pojawić się jako własność narodu. Nie wiadomo, czy to jest własność właściciela działki, czy może ogólna własność. Na tych konstytucjach przed tą właśnie jest piwo, był taki artykuł, że bogactwa mineralne, bogactwa naturalne Polski są własnością narodu polskiego. I ja myślę, że do tego trzeba by wrócić. W tej chwili nie ma konsultacji. Nie ma.
W związku z bardzo ograniczoną dostępnością wody, to się z koncernem łączy z energetyką. Musi być rozwijana, ja o tym nie mówiłem, to jest oczywiście retencja wody. Te wody nie mogą odpływać bezproduktywnie do Bałtyku. Trzeba te wody wykorzystywać. Poza tym w ten sposób zasilamy te złoża podziemne, prawda? Właśnie poprzez retencję. Czyli zachowujemy te nasze bogactwa naturalne, które mają być odnawiane. W ten sposób zapewniamy odnawialność tych zasobów do tej maszyny. Dalej. No i oczywiście niedopuszczalne jest jakiekolwiek zanieczyszczanie pod podziemiem w Polsce. Po prostu jest to niedopuszczalne. Teraz dalej. Jeśli podejmowane są decyzje, które w wyniku których wpływa się na zmianę warunków życia mieszkańców, to zdanie tych mieszkańców musi być brane pod uwagę. To znaczy, nie można, jeśli mieszkańcy są oszukani, no to trzeba jakoś z tego dać im tą, oddać im tą sprawiedliwość w jakiś sposób. Prawda? Natomiast jeśli oni mają się zgodzić na coś, na gorsze warunki życia, to trzeba im to zrekompensować. Moim zdaniem tak to powinno być. Dalej myślę, że jako podsumowanie umowy, że należy nałożyć te podawania w polskich gminach elektrociepłowni mieszkańców. Się zaznacza elektrociepłowni, dostarczających energię na potrzeby lokalne i na rozwoju produkcji przemysłowej. Oczywiście w tym spożywczej, ale także dla celów ciepłowniczych czy rekreacyjnych. Właśnie energię elektryczną na produkcji przemysłowej. To jest niezwykle ważne, aby odbudowywać nasz potencjał. No i jeszcze myślę, że tak jest w tym statucie naszego stowarzyszenia, o którym mówiłem. Instalacje geotermalne powinny służyć okolicznym mieszkańcom, a nie jakimś inwestorom. No i powinny poprawiać ich warunki materialne. Dlatego naszym postulatem jest, żeby tutaj odpowiednia była polityka samorządu, żeby samorządy też mogły, chciały być współwłaścicielami takich instalacji. No i myślę o rozwoju akcjonariatów, to właśnie, żeby mieszkańcy mieli swoją własność i sami decydowali o polityce stosowanej na swoim terenie. No to dziękuję. Pytania?